Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mafiasolec i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Farming Simulator 2017, oczywiście seria od zera do farmera, jest ze mną Adaś. Dzień dobry. A co, niezłe siorbanie? Jest z nami gość specjalny, jest z nami Hyniek, nasz znany z innych serii. Good morning. Good. Good. Także mordeczki, przepraszamy was za tak bardzo długą przerwę, ale czekaliśmy. Tak jak u Adasia wyjaśnialiśmy, tak i wyjaśnimy u mnie. Dzisiaj ogólnie akcja kiszonka, ja wsiadam pierwsze co w sieczkarnię, wsiadaj ta nas w case'a. Ogólnie nie było nas długo, kluczyki, bo każdy miał coś do roboty. Czekaj, bo ktoś już mi coś pozmieniał. O dobra, włączona sieczkarnia, jedziemy ta nas. Każdy miał coś do roboty. Czy to sypie? Co? Na pierwszą. A dobra, nie mam pytań, dobra. U mnie sypie do tyłu, ale dobra, ja cię sypię. To nie jest wasypa. Także mówię, każdy miał coś do roboty, czekaliśmy też aż Brączek wyda swój odcinek, no ale niestety nie można go wyrenderować. Później czekaliśmy na Brączka, Brączek niestety dużo pracy w Mokrzynie, wiecie jak to wiosna. Sporo hektarów, także jest gdzie pracować, zapraszam do Brączka na kanał, gdzie macie właśnie vlogi, jak tam sobie pracuje. Więc postanowiliśmy, jak sami chcieliście, wziąć Tanaca do pomocy i będziemy sobie teraz na razie cisnąć, póki tak. Brączka nie ma, no bo nie wiemy, kiedy Brączek wróci tak naprawdę. Pewnie jeszcze trochę czasu to potrwa, a chociaż... Myślę, że po żniwa. Po jednym odcinku chcemy dla was nagrywać dziennie. Nie będą to może dwa odcinki, ale chociaż po jednym, żeby był tak mniej więcej. Także no dzisiaj tu mamy sporo roboty, bo jak wiecie, mamy tu zakupione nowe pole, tam będą już niebawem żniwa, trzeba będzie zaorać... bo tam jeszcze sporo terenu odzyskamy na pewno. No a dzisiaj akcja kiszonka, mam nadzieję, że w moim odcinku ja będę bynajmniej tak wszystko robił, żeby dzisiaj to skończyć. Ale ten nie chcę za drugiego odcinka, bo mamy godzinę 12.30. Skończymy to na easy. O 13.00 wyrenderuję. Ile masz do nas? O 14.00 będę wrzucał. Niecałe 70. No to trochę mi się będzie wrzucać, ale damy radę, mordy. Ogólnie... Gdzie zabijamy? Gdzie zabijamy? A gdzie my mamy tu zabijanie? No tu raz koło razu. Nie, raz koło razu to nie ma sensu. Okej. Tu dawaj na ten, na tą stronę. Jadź. Ty masz trochę ciężej. Ty już Adaś możesz tu się... Gdzie ty właśnie Adaś jesteś? Jesteś za nami, czy nie? Ja idzie. Ja myślę, że to 5%. Jedzie dopiero. No przecież nie będę się kurde marnował. Dobra, ale to mi się wydaje, że to pole mamy machnięte, moment. Właśnie to pole robiliśmy u Adasia. Także bardzo serdecznie zapraszam. Trochę potem tej kukurydzy przejedziemy jest. Na kolejne. Będzie sporo ton, liczymy około ponad pół miliona na pewno. Będzie z 600 nawiezione na pewno i miejmy nadzieję, że się z ósemką sporo uporamy, że tak powiem, na szybkiego, choć tam kurde są, jest krótkie pole, to będzie dużo zabijania, Thanos będzie naprawdę miał przykichane, także będziemy musieli to fajnie wyciąć, ale damy radę, szkoda, że na pociąg nie można sypać. Jo, nie wiem jak na biogazowie. Ja już zapomniałem w ogóle jak się gra. W ogóle z takich jeszcze ogłoszeń parafialnych, mordy. Będziecie mieli prezentację pokoju, ale myślę, że tak dopiero w maju z racji tego, że czekam jeszcze sobie, to nie jest zaplandeka. Czekam sobie jeszcze Adam, na dawaj, szybko, bierze, szybko, dwie Adam, paczki, szybko. Bo będą unboxingi. Jeszcze właśnie na prezentacji pokoju, także czekam sobie na te paczuszki. Na jeszcze sprzęt właśnie do komputera, także no kopaczkę na pełnej sobie polecimy, co? Taką paczkę ci zrobię. Tak, dobra. Wielkanocną. Jo. Wielkanocną. 14 jajek. Jak? I zajączka. Jak Adaś padł mnie paść malować jajka podobno na Wielkanoc. Jo. Twoje? Tak. Dwa swoje. Ta nasa. Trzy moje. To nie jest, ty masz trzy. Dobra, ciśniemy na pełnej. Chyba jesteś pod wpływem alkoholu. Kierunek włączony. Ogłoszenia parafialne. Jak możecie, bo nie wiem, Adasie, nie czytałem komentarzy, się przyznaję. Bo ich Adaś się też u siebie? Od cholery. Pisali ludzie, co mamy za nowe nabytki? Tak, było tam ich od cholery. No wiem, ale że... na pamięć nie znam. Aha, no możecie, ale możecie dużo, jeszcze mi przypomnieć. O płotach mówili dużo. No to mam, o świniach, to spokojnie, mam przyszykowane już tutaj, jeśli chodzi o budynki, o owce. Mam fajny pomysł, mam fajne płoty. Nie wiem, czy na gospodarce nie wymienimy też płotu, żeby troszeczkę, wiecie, tak... odnowić, że tak powiem, żeby troszeczkę fajniej to wyglądało, może coś ciekawego jeszcze uda mi się, że tak powiem, wymyśleć na tą naszą gospodarkę, także też by coś było. Ale wiecie, no teraz jak jest nas dwóch, to nie wiem, no właśnie będzie nas trzech, to zobaczymy. Znaczy najwięcej to było tematu na temat Thanasa, więc myślę, że to jest podstawa tego, nie, znaczy tak tam ktoś pisał, co nie, wiadomo, no. Jakie tam były te nabytki, fajnie, bo przypomniał, co nie, ale najwięcej właśnie Thanasa tutaj był komentarz i to pozytywny będzie, bardzo. Nie będzie Brączka, nie będzie mnie, nie będzie Adasia, to Thanas już ma te mody, w razie będziemy jakieś
gdzieś nowe dodawać, to Thanos będzie je dostawał i będzie tak, tak, żeby był właśnie jako ten zastępca. Taki to jest taki nasz pracownik teraz, no to nie oszukujmy się, ale akurat dokładnie nam się taki przyda teraz, co nie? Dokładnie. Czekaj na Thanosa. To już co, nie, ty nie dasz rady? To ma. Ja już jadę. To szybko, Kiszonka. Ludzie, widziałem, coś pisali, nie, żebyśmy wymienili. O ja pierdolę, co poszedł. Kurwa, oczki w tym, nie? Ale nie, amortyzacja pełna, ziomek. Ile to właśnie się te chłopy nasze są. Chłopki małe dwa, kąpały się wrzec. Kurwa, co my tak długo? Na nas to chyba tam wali grubo. Ja wracam. To nie jest wracanie, to nie jest wracanie. Idę wam pokazać mordy. Pole, to co powiększyliśmy. No zobaczcie, to ładnie, ładnie nam się udało, będzie fajnie zaorane. No już tutaj soja, trzeba pamiętać, żeby ją o, dojebał! Ty chyba laga miałeś, ziomek, tutaj. Czego? Jezu, tu się nie dowiechać. Trzeba będzie to tam ogarnąć trochę, ja później się... Bo przyzwyczaiłem się do tamtej przyczepy. To może ogarniemy, bo tam będzie dużo zawijania, więc myślę, że się wyrobimy na spokojnie. No i cześć. Z tych właśnie, co czytałem jeszcze, ludzie napisali, żeby tą właśnie kurna przyczepę samozbierającą wymienić. Choć kurde, ona była wymieniana niedawno. Ale jednak teraz jeszcze jak wożenie słomy, czy właśnie tej kiszonki, to kurde odstaje. Ale powiem wam ludzie, że przydałaby się taka, bo jak zmienimy sobie na łódkę, bo mamy zamiar tą, jak wspominaliśmy, tą dużą z wózkiem kupić w Kielkę, to no ja, o tej wtedy, też właśnie mówili. Wtedy będzie lipa, bo... No, na niej będzie ciężko rozrzucić po silosie, a jednak tą właśnie samozbierającą fajnie się rozrzuca i by były za duża rozpiętość, jeśli chodzi o tonaż, bo tam to będzie ponad, no nie wiem ile tam bierze, 40 do 50 ton gdzieś, a ta będzie brała 30, no to troszeczkę będzie słabo, więc pomyślimy sobie na pewno, mamy zamiar jeszcze, przecież pamiętam, siewkę wymienić z opryskiwaczem, to jest też taki pierwszorzędny, bo no już długo mamy na tej serii właśnie ten opryskiwacz, tą siewkę, więc będzie wymieniane. Na pewno. Ty, Adaś, wiesz co? Nie wiem, czy ja z Thanosem tego nie zabiorę. Więc jak chcesz, byś mógł to... Aha. Już no przyjechałem. Fajnie. To byś kurwa... Może mógłbyś to pougniatać, ty. Ja mam 55%. Ty weźmiesz to wszystko? Ile masz? No dobra, to nie, to nie. Nie weźmiesz. Nie weźmiesz tego, na pewno. To zrobimy inaczej. Pojedziemy teraz... jeżeli masz nie weźmie tego, Thanos pojedzie się wykipować. Ty, Adaś... wykipujesz się, pojedziesz na pusto ze mną, a Thanos zostanie i ubije to na szybkości. Okej. No bo ma cięższego byka. No. I ma też, lepiej będziesz do objazdów ty ze mną, bo masz tą głosiówkę, nie? On będzie miał ciężej zawracać na początku. Chyba, że ty, a nie, bo ty jeden przejazd tylko bierzesz, Adaś, nie? Jo. To nie, to jeszcze Thanos pojedzie ze mną. A, idzie. Zobaczymy jak to jest, a bo tutaj jest jeszcze jeden. 90, na pierwszej przyczepie. No wiem, o Boże, wiem. Serio? To powinien zabrać chyba. Myślę, że ty miałeś 50 na 2 przez... Ty, to może jedzie, Adaś. No nie wiem. Dopiero druga. Kurwa, trachuj wie, bo ona jest mniejsza, co nie? Tylko, że zobacz, co ja później będę miał, nie? Zobaczymy. Dobra, chodź. Jeden pasek. Dobra, trudno. Najwyżej od razu ty polecisz ze mną, a Thanos pojedzie się przepiąć, pojedzie jo. Ubić trochę. Najważniejsze to początek, nie? Thanos, żebyś ubił. A najlepiej się ubija na pełno, jak stary jedziesz, nie? Robisz później szybkiego rogala, żebyś nie cofał, bo to strata czasu i wjeżdżasz od razu, nie? Moment się ubija. Dobra, czekaj, jak i tak mamy to brać na dwa, to ja tu sobie rozdzielę 6, to. 70%. No to starczy. Raczej powinno. Albo gdzieś pod końcówką. A to w glebę pójdzie. A to nie, w glebę. Także jeszcze dzisiaj mam nadzieję, to ja że jestem przez jesteście... czekaj, nie wiem, na którą ja wrzucę. 18:45 jest mecz. To myślę, że jak na 17:30 bym rzucił, też bym zdążył jadę do ciebie nagrać. I dzisiaj już by poleciała jakaś akcja. Czekaj, opryski były, czy nie? I nawozy. Ale ty przecież żniwa robimy, ziomek. Już teraz żniwa, no. Tak. Także idzie. Także no na żniwa jesteśmy... mamy sporo. Teraz to ja to dobra, chętnie ja pojedziemy, jak będzie Thanos, to myślę, że powinniśmy jechać na tamto największe sceny. No ja też bym je właśnie zrobił, żeby można było już później na nim pracować, nie? Jo, żeby tam już potem orki i powiększanie, te wszystkie pierdoły, co nie. Więc ludzie naprawdę dużo tam roboty. Tam na dwa pojedziemy, dwa zestawy zaciągniemy na spokojnie, moim zdaniem. Bo tam będzie to tara. Bo ja nie mówię. Ile masz Thanos? 90, nie, całe 9, dobra, 89. I powiedz jak szybko leci. Mało, wolno. 90 dopiero. Dobra, jedź Adaś, jedź już.
A nie, bo ty masz nie ubijać, no co mi to kurwa, ale zjebaliśmy. No mówię, jak ty, żebyś tam został, to byś to ubił caluśkę. Dobra, akurat. I tak tam będzie od cholery jeszcze z tamtego pola. Trzeba tam jechać na tamto pole już. To już pojadę za Baolkiem, już nie. Ta, nie no to na co nam jedziesz? Ty, ale to ty byś już mógł jechać i byś ubił nawet te kilka, wiesz, przejazdów. Naprawdę. Jedź, ubij już i zaraz dojedziesz do mnie, bo ty i tak masz fast tracka, to ty moment dojedziesz do mnie. Ale ja nie mam hektara. Ja ciekawe, nie jaką mam wartość hektara. Hektarów mamy teraz, ile mieliśmy na początku, a ile możemy mieć teraz. Szkoda, że takich statystyk nie ma. No taka statystyka mi się przydała, że jak się zakupuje. Na pewno więcej. O Boże. No to jest czterokrotnie więcej. Myślę, mamy. Że z jednego albo pola już dwukrotnie robimy niekiedy coś. No, to pole to już jest... To pole i to nowe to już jest taki półtora minimum. Dobra. Ale teraz się wpierdolę, że zginę tutaj. Pa, na równo, pa. Wyścigi. Nie, bo ja składam, nie? I tak... Dobra, ty jedziesz. Dobra, jest pierwszy. Jedź, no jedź, gdzie? Ty jesteś ważniejszy, żebyś tu pojechał. Jesteś ważniejszy, co? Ale zanim ja się rozpędzę, to wy... Tak, to mi rozpędzanie. Pociąg mnie przy... O kurwa. Pogięłem felgi trochę. Spokojnie, to nas zostanie na serii, spokojnie. Potrąci się dniówki. Także jak widzicie, na drzwi mam wstawione. To nie, ze drzwi otwórz może. Boże, ja tam będę. Nie trafię ja tam. Ja ci pomiędzy drzwiami zamknę. Ej, spokojnie się mieszczę, nie? Naprawdę, mieszczę się pomiędzy drzwiami. Adam będzie między drzwiami spał. Ja sobie będę zamykał pomiędzy drzwiami, żeby mi stał i bronił, nie? To jest psiorek. Ale teraz konkret. Mama powiedziała, że mnie bardziej oknem teraz słychać niż drzwiami, bo ostatnio na dworze byli, to powiedzieli, że na cmentarzu mnie nawet słychać było. O Boże! Tylko, że okno miałem otwarte, no ale mówię, dobra. A on tam się drze, go me! Matka, a kogo ty tak wyzywałeś? Kurwa, z tamtej strony zajadę już. Dobra, to Janko muzykanta. Jeszcze sekunda jadać, możesz wyjeżdżać, gdzie ty już jesteś. Ja już nie będę zawijał regala, jadę. Aha, no to już możesz jechać, to ja już jestem praktycznie. No ty zanim tam jedziesz 40 na godzinę, to nie oszukujmy się, też jakoś wolno nie jedziesz. No nie żebyś wiem. Nie stał. Lepiej, żebym jadł. Kurwa, w ogóle świnie nieogarnięte, masakra. To no, ciężko jest. Ale w sezonie zawsze tak jest. Gdy mamy zapierdol w polu, to nigdy nie ma. Ale mi się ogarnąć. Powiem wam jedno, nie? Może na koniec pójdę, wam pokażę. Tak mi się podoba, że ten rzepak właśnie w tym roku żeśmy zrobili. Że nie mogę się doczekać właśnie żniw nie rzepakowych, tylko kurwa słonecznika. Tak ładnie ten słonecznik koło gospodarstwa naszego wygląda. Naprawdę będziemy częściej, mam nadzieję. Zobaczymy, jak w plonach pójdzie. Ale mam nadzieję, że naprawdę będzie fest. Fest. Ty, wiesz co, ja to bym objechał, kurwa, no to musisz jechać. W tą stronę, tu, bo na długość to ja z Tanasem pojadę, poczekaj. Nie wiem, rura. Dobra. Wie, Baśka. Bo moim zdaniem z tobą będzie mi łatwiej tu objechać, bo są drzewa, nie? I ty musisz jechać za mną, a na tym długości, na długości Tanas ze mną pojedzie, dobra. Ja wsiadam do środka, bo mi tu będzie lepsza widoczność. No i zobaczymy, ile będzie ton. Pamiętaj, Adaś, że przyjeżdżasz na... Teraz sprawdź, ile ton jest na tym, jak jesteś jeszcze. Na pryzmie. Zobaczymy. 428. Dobra, 428. Trzeba pamiętać, ile jak zawieziemy całość. Mam długopisa. Ej, mamy 11 minut. 20 minut mamy mniej więcej, żeby to pole ściąć. Ale mówiłem ci, Bolek, że wyrobimy się. Może, akurat na chwilę na dłuższy będę odcinki. Miał. Żebyś ty chwilę... Bo ty ile miałeś minut odcinka? 35. Aha, ta? Prawie. No to dobra. Myślałem, ja to miałem bardzo długi. Ty mówiłeś, że 25 chcesz zrobić, więc... No tak, no ale potem przedłużyłem to, żeby trochę jednak dłużej było. Gdzie ty jesteś, bo cię kurwa nie widzę. Cofaj. O, wie, tak, widzę, dawaj, ile Adam masz? One w 40. To zaraz będę wracał. Jakoś tak zrobimy, żeby tu rozciąć, najwyżej Adaś, ty tam nas przyjedziesz tu od jakiejś strony drogi, czy coś w tym stylu, bo dookoła nie wiem, czy nam się uda. Wolałbym na przykład tą stronę całą rozciąć, bo tu stanę sam będę miał ciężko. Tutaj sobie fajnie na razie dajemy. Mi się wydaje, że dojedziemy, zawrócimy właśnie zaraz i z powrotną drogę. Ile masz procent? 60%. O kurwa, no to dookoła nie zrobię. To przejadam i jadę. Dobra, nie będę brał tego po ukosie. To co, zawracamy tu? Tak, zawracamy. Nie, pusto. Zajmuję całą drogę. Dobra cofaj. Dobra, ja się tak zawrócę na szybkości. No, a ja tutaj. Wiem, tylko sobie powoli już przybliżam się, żeby ci rura złapała. No, dawaj. Tanas, ty możesz, wiesz, jak jechać? Gdzie? Od. Kurwa, chyba, że my tu poprzecznik zróbmy na dwa razy.
Bo nie wiem w którą stronę będziemy jeździmy tak jak teraz jeździmy, jest na dłuższe czy... Nie, no to najlepiej to jeździć teraz w tą w poprzek tutaj, tak? Teraz tak jakby w prawo tu skręcił. No, ty, no bo przed tutaj to masz króciutkie. Ja zrobię to jeszcze w tą stronę poprzecznik, no. Nie? Jo, i do nas tutaj się wpierdzieli. I wy może to wiesz co robić? Może to robić po półkach, tak, co nie? W prawo i tam do góry, co nie? I tam na drodze będziesz miał fajnie, dobra, bo mógł wykręcić, co nie? Dobra, jedź, jedź, Adaś. Jedziecie tutaj do mnie, czy nie? Nie, do tyłu, cofaj, 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 cofaj. Prostuj, prostuj, skręcaj kołami, dobra, i gitara, i do przodu. Dobra, ty, jedziemy tu, to właśnie wyprostujemy. Dojedziesz, Adam, tutaj do końca? Nie. Kurka, śpiórka. Stamtąd wyjadę jakoś? A pole, tak, czy nie? Tak, 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 tak. To dobra, gitara. Dobra, luzik. O, ta nas już jedziesz? Tak, ta nas już tu podjeżdżaj, bo ja mam 90. Dobra, no tak, już się wbijam. Myślę, że tu koło pociągu powinniśmy się z Tanasem w miarę zmieścić, bo on będzie jechał tu przy moich kołach od razu. 3, 2, 1, Tanas, wjeżdżaj. Pakuję się w walizę, jadę. Jebał się ładnie. No i wy tutaj sobie mówię, jedź to w ten, teraz i w prawo od razu. Objedziemy i tam na drodze wy, i tam na drodze sobie on wykręci na luzie, co nie? Mhm. Bo tutaj to on nic nie zrobi. Wiem. I będziecie takie fajne, wiesz, L-ki robić tylko. Jo. I teraz się ma. 428 tam będzie, nie? Aha. Gitara. Jo, bo tutaj nas się nie zmieścisz, nie? Nie, tu się nie zmieścisz, już przejechali. Dobra. Może kawałek, później już nie. Myślisz? Nie, no nie wiem jak ty masz coś na drodze, na drogę wyjedź. I sobie zabrać droga. No ta tutaj jest. O, ładnie. Do miejsca trochę. Kurna, powiem ci, ja pierdziałbym to przeciął jakoś. To jest, żebyś po drodze, chodź po drodze najpierw jakoś. Wiesz co, trzymaj się mojego lewych kół, nie? Żebyś ty się zmieścił tam pomiędzy tą poręczą później. Tata, wiem, easy. Tu na razie sobie spokojnie dasz radę, nie? Czekaj, przed poręczem przestanę i zawinę. Czy najwyżej gdzieś chwilę z tyłu właśnie i GG, bo tak to będziemy mieli słabo. O, dobra, tu się kołem. Bo to zrobi. Dobra, tu musisz się... Ale patent na wysypywanie zrobiłem. Dobra, spoko jest. Dobra, fajnie, bo... Kurde, bo powiem ci, że nie wiem, czy nie lepiej by było w tą stronę ciąć, tylko że tu jest droga właśnie. Bo tu jest długi kawał, nie? Jakby było mniej zawracania. Bo zobacz, ile to weźmiał procent teraz? Na pierwszym przyczepie prawie 90. No, 90. Ty, tu pole z kiszonką jeszcze. Ale by kupił, ciekawe ile, ze 100 tysięcy, ze 200 będzie to kosztować, czekaj. Jak może są kiszonki? Ty, jeszcze byśmy... Mam 100% na pierszej. Poczekaj dla nas, bo tu... Ej, co stój? A. Ja tu wytnę, stój tu, stój w miejscu. Okej, okay, okej. Ja tu porościnam, tak, że cofnę, bo Andrzej. Andrzej jedzie właśnie, nie? Cześć, Andrzej. Tamten Andrzej wraca. Dosięgnie na pewno? Czekaj, dosięgnie. Tak. Dobra. To teraz jedziemy. Teraz tu jeszcze objedziemy. Okej. Okay. Zrobimy tak, żeby później nie zawracać tutaj na drodze, nie? Mhm. Teraz jeszcze zawrócimy, gdzie jest Adaś. Aha, Adaśko... Ja już czekam. To teraz Stanas, wiesz co? Jedź, no. Zawróć na drodze i jedź ten na długi pasek, co przed chwilą jechaliśmy, nie? Okej, okej. Okay, okay. No. I bij się już tak, żebyś... Że na to tylnie przyczepę ci sypał, nie? Dobra, już. Dobra, super. Dobra, poczekam, bo żebyśmy się zmieścili. Nie jedzie jakiś Marian? Nie. Nie, Marian. A tu z Adasiem zaraz przyjedziemy i wytniemy tutaj poprzedziak i na razie będziemy tą stronę tu ciąć. Ty ziomek, możemy się przeciąć tam przy drzewach prosto, co nie? A, i będziemy jeździć dookoła, jo. I będziesz miał tu taki kawałek tylko naokoło i od razu szybciej ci to będzie szło. Wiem, dlatego mówię, chcę z tobą tu zrobić to. To ty, Adaś, wiesz się, gdzie możesz wbić się teraz już do przodu tu, nie? Przed siebie, tak do połowy tego, co chcieliśmy, gdzie mniej więcej się z Tanasem wymieniłeś, tak? Na wysokości tego domu, żebyśmy mogli się przeciąć. A czemu nie chcesz od tamtej strony się przeciąć na przykład? No bo będziemy musieli na pusto jechać. Bo co mi a to dasz? Ja z tobą pojadę to nas koniec? Ja mam 75%. A to ja się nie mogę wbić, bo ty musisz pierwszy wjechać, bo ja tu się nie zmieszczę. Jo? Aha, no dobra. No. Tutaj cię teraz wykręcę. Bo dlatego, że ja co, ja jakbym z tobą tu pojechał, to ty nawet dojedziemy nie, do końca myślę, już że ta nas to mi z powrotem ma jeszcze. Nie. No, dlatego mi chodzi, żeby z tobą pojechać, jak ty masz tą 90. Bo kurwa, ty patrz, myślałem, że duży. To ja do końca i jadę już. Dobra. No to Bolek od razu jedziesz tam. Wejdzie, easy. Gitara.
Bo Lego drodze, wiesz, tak, podnoś tak, i tam, bija tak. Się, ja za tobą od razu. No i fajnie, okay, to należy na zmianę. Kurwa, jebane drzewa, czekaj. Nie, czekaj, zaraz ci powiem. Tutaj skręcaj tak. Teraz. Dobra. No. Tak mniej więcej chwilę. Uj, się wystraszyłem. Kamerę miałem źle ustawioną. Dobra. Chyba tu gdzieś, bo widzę po mniej więcej po drzewach się kieruje. A to przy tym ostatnim drzewie wiem, że było orane jeszcze. Dobrze jedziesz, no tam te dwa, to będziesz miał za nadrze, dobrze. Prosty i jedź normalnie. Ja cały czas, no nie wiem, tak mniej więcej patrzę po środku jadę, nie? Przejechać, bo... Nie, jedź tak, normalnie jedź przy mnie, nie? Jedź przy mnie i będzie gitara. Ja tu sobie patrzę na tym w środku. Jedź normalnie równiutko, teraz już nic się nie stanie. Ty, ale poszło. Gitara. Ile masz procent? 40. Dobra, to jeszcze tu poprzecznie, jak możemy zrobić? Poczekaj, nie trzeba było aż tak mocno, wystarczy byśmy zaraz skręcili tu. Ja zaraz to... Boże, Hyniek! Nie wjeżdżaj mi pod koła. No bliżej. Tak, bo przyczepa mi nie łapie. Łapie. Nie biorę teraz na to. Dobra, nie. Czekaj, to jeszcze zrobimy na raz poprzecznik, tylko że będę go chciał wyrównać. W sensie, że tu tą końcówkę zetnę. Ten clean? No, może. Łopanie, mi źle do spierdolenia. Albo dobra. To, to normalnie jedźmy, bo to szkoda czasu tylko. Weź tylko jeszcze ten kawałek. Nie, to już... Nie ma szadam. Całe 60. Po długości, żeby tam... Tak. Czy mogliśmy jechać tam i stary wyciąć? Ile masz procent? 60, jeszcze 40, 40%? Dobra, to nie. To na następnym przejeździe pamiętaj, pojedziemy jeszcze jeden clean wyciąć z tobą. Po prostu z Tanasem wolę jeździć, nie jak jest tyle wycięte. Tanas, gdzie jesteś? To już jadę. Ubiłem dwa razy, ciecha. To my będziemy mniej więcej na środku tu od toru, nie? A chcesz tamten kawałek? Nie, ja to bym się teraz zmienię, no byśmy mogli jeszcze chciałem. Dobra, to jeszcze chwilę potnę. I pojedziemy tu od strony domku wyciąć poprzecznie dwa razy. I objedziemy tamten kawałek jeszcze raz po razie, bo on jest tam ciężko do zawinienia, bo są drzewa. Ile procent? Dyszka do końca. Będzie problem. Nie, pod górkę dopiero wiozą. Dobra, poczekamy. Dawaj, Malina, szybko. 2, 1, 0, koniec. Szkoda, właśnie dlatego widzicie tutaj jednak z tą przyczepą. No tak, tamtą schodzi dłużej, no bo to wiadomo, trzeba jedną, drugą. Ale możesz trochę ubić tam na tym, nie? Ja. No bo my tu stanę chwilę. Chciałem bokiem wykipować takie kolejne się zrobiły duże. Dobra, luzik. Takie buty. Ale mam. Tam zapuść. Ale mam brudne buty. I zaraz się ludzie zmienimy. Ujebane, tekstur to fajnie. Gdzie? To po długości bym to... nie, tak żebyśmy tu ten poprzeczniak jeszcze ścieli. Zawrócisz tak? Tempo inaczej, ale dobra, teraz zrobimy. Powinno się zawrócić, ale na powinien złapać na tą pierwszą strzepę, poczekaj. Dobra, mamy. Brawo. Zrobimy tu na długość poprzeczniak. Do końca czy dotąd, aby? Jedźmy już do końca, bo ty masz ciężko z zawracaniem. A chcę tu wyciąć, żebyśmy... Bo tutaj się już drzewa zaczynają teraz, po prostu tego przejazdu, aby musieliśmy na drogę wyjeżdżać. Dobra. A tu już będziemy mieli w miarę wyrównane. I teraz zawrócimy, nie? I cofniemy się do tego środkowego. To ty sobie tu gdzieś... Dobra. Czekaj, ja ci tu wytnę. Jedź tu na wprost siebie, w ten klin, zawrócę. Dobra. Teraz ładuj na spokojnie. Dobra, easy. Cofam. I ty się od razu tu wbijaj. Ile masz do nas? Tu się wbija, dobra. 49 na pierwszej. Wet. Pójdę dużo jeszcze czas. Tak, ubiję. Ale tu trzeba przyjechać, będzie na pewno trzeba manitą ogarnąć to wszystko. No, tam to będzie, no mi się wydaje, że na dwóch przyjedziemy i to na momencie ubije. No, manitą wyrówna, a ciągiem ubije. Mhm. Nawet dwa. Ile tam ma damiast już na tym? Chodzi ci... Tak. Ton. Pół miliona równo, jak byk. To nie myślę. Dokładnie, 70 coś,
to jeszcze raz tyle będzie. Ponad 70 na razie, no. Ubijanie 60%, więc jest fajnie. Dobra, ja po tym to już się wymienię. Pojadę to zawieźć. Dobra, dawaj na tam. Jak się podgarnie jeszcze to, co wyszło z silosu, to już w ogóle będzie. A, bo tam wyszło ponad pół miliona. O, przez header mi kukurydza przeszło, widzieliście to? To nieźle. Dobra, druga przyczepa. To teraz faktycznie się wymienimy zaraz. Ja już pojadę sobie z pełnym. A... czy jeszcze nie wiem, czy tu ładać? Ty będziesz wiedział, jak to wyciąć. Wiecie, co to na sobie. Chyba, że... to ja wiem, to ty teraz będziesz wysypać, a jeszcze za się pojadę, tylko że ja będę jechał tym fast trackiem. Spoko. I już ten i już mamy obcięte ładnie dookoła. Teraz już troszkę można sobie jeździć. Ładnie się, będzie 35 minut odcinek gdzieś. Wiesz, jadę ja gdzieś? 70%. Tu się wpierdolę, to będę czekał. No. A my tam nas jeszcze... Jeszcze raz można przejechać. Pojedziemy. 72%. Ty! Stój, właśnie jedź tu i ja pojadę do Adasia, wyjadę tam na prawo. Jedź już jak możesz. I pojedziemy tylko z tamtej strony, nie? Jest krótszy kawałek. Bo nie będę, bo ja nie wiem, czy ty do końca dojedziesz. Poczekaj, złap mi. Bo tu powinienem do domku dojechać. To niezłe dreptanie, ty. Bo cię wciągnie, Adam. Nagrywam. Ty. Pozwolenia masz? Nie, ja nagrywam bez pozwolenia, bo mi nikt nie pozwala. Chwalek za tempo. Weź go obrzuć tym. Ale zajebiste co ujęcie, naprawdę. Ciężko go obrzuć, Andrę. Kurwa, ale już stanął, wyjebię w przyczepę. No specjalnie, o Boże, specjalnie na stanę myślę, że będziecie naokoło jeździć, co nie? Kurwa. Dobra. Ja już jadę, co na razie, cześć. Jedź, a my tu jeszcze, dobra, Adaś, szymkaj. No, dawaj, ty wsiadaj tam, zaraz wykręcisz. Ja na razie nie ruszaj się, dobra? Czekaj, ja muszę sobie tam. Dobra. I bijaj tutaj przy kaderze za mną od razu. Idzie jak kurwa szatan. Dobra, pięknie. O, fajnie, dawno nie jeździłem właśnie w transporcie. Trochę się sieczkarnią pocięło, no ale trzeba. Czekaj, jak tu jest? Ja bym zawrócił chyba tu. Albo ty, dawaj dookoła. Może czy nie? No jak chcesz. No mi się wydaje, nie, dookoła, do... dookoła obiedźmy tak jest... i później będziemy... Już jest wycięty. No i wbijaj się za mnie. Dobra. Wszystko znalazła, rura to najważniejsze. Jak tu rura podobno? Stalowa rura. Wcześniej sobie nie pojeździłem. Ja... V6. Kurwa, co ty masz za gumowce takie wielkie? Ale żeś tu buta no, zostawił. No, ujebałem tak. Stóp to nie mówiłem przecież. Masakra. Że ja wcześniej sobie nie wsiadłem, ja pierdzielę. Gdzie sieczkarnie mi się nudziło. No sieczkarnie to jest jednak sieczkarnie. Dużo się nie dzieje. Wyrównamy to. Tak, zostaw sobie zakładu za Z2, wiesz? Łopanie. I pod skosem wjechałem. Ale ty patrz, że mi się uda. No kurwa, pod skosem nawet mi się udało, już tych trzech zostawiłem. Dobra, będę miał 50%. Jedziemy tam prosto? Nie. Tu już chyba to jest spokojnie poprzeczek taki, żeby tam nas nie... Dawaj tu, w prawo. Ile masz? 55. Dobra, wbijaj tutaj. Tak. Tam nas po... Już zawijam. Bo u niego to chwila, moment i zaraz będzie. Dobra. Tararariri, nara. To będę ciął z Thanasem, ten duży? A jo. To będę ciął z... wiesz... Znaczy, to będzie się ożarmy teraz. No jo, wiem. Ja wiem, ja byłem... Jak... stoi cały czas. Daję mu, rzuć mu na cen. Rzucić ci na samozbierająca. Tak. Czekaj. Dobra, co chcę? Ja już jadę, nie. Ja już jadę do przodu. Czekaj, nie, stój. Dobra. Bo ja tu się nie... bo ten podest, kurwa, Amaro stoi. No nie, to podest, nie za Amaro. I po Amarze. Ile masz? 90. A już jestem. Ty nie wiem, czy jest sens. Nie, dobra, spadaj. Dobra. A ja ten... Thanas, chodź z tej strony. Jadę. Tylko poczekaj, przepuść jest mnie najpierw. Drugi, nie? No, przepuść mnie najpierw. Jedź za mną. Masz trąbić. Elo. O, rower. To nie jest zły rower.
Opa, ten się wyjebał tam na autostradę. Dobrze, ruchu tu nie ma, to tak miałem, przez chwilę miałem spojrzeć w lewo, w prawo, ale przypomniało mi się, że tym by nie jeżdżą. Jak to nie jeżdżą? Samochody. A, to nie są przyczepa. To nie są przyczepa mi zapało. No tylnią, co nie? Pozdro. Dobra, gitara, siema. Ale tu któryś kurwa bokiem przyczepą stanął. Jebany, poszedł tu, na przepaść, dobrze, mu się nic nie stanęło. Na przepaść. Ale wiesz, że to jest jak najlepsza to, droga. Jak to helikopterem go ci ktoś tam leciał podobno. Jak tam Tupolew lądował. To się pośliznął, to pewnie Heniek. Heniek. Heniek, jedziesz? Nie, poślizgłem się. Dobra, ale się przytula do mnie. Ło kurwa, ale wyjebaliście tu. Co wyjebaliśmy? Normalnie. Ty, ale dawno takiego silosu chyba nie było, kurwa. No bo nie mieliśmy nigdy jednego silosu ponad pół miliona. Ja to bym jeszcze zajebał. Ja to bym jeszcze kurwa zajebał. O Jezus, nie wychowałem. To zajebał bokiem jebany. Silosu się wysypało. Kurwa. Jak ja chyba pod wpływem jestem. Ale tu będzie ogarnianie na silosie. Myślę, że tu nie odcinek żniwa, tylko odcinek ogarnianie. Nie, myślę, że jednak takie ogarnienie to chyba powinniśmy robić już poza, co nie, bo tego już od chuja było. Lepiej jednak iść dalej, żniwa, takie coś tam, zaraz nie, na live'ach porobić, czy na czymś, co nie. Takie ubijanie, ogarnianie. No może bo to, nie oszukujmy się, ale jakbyśmy mieli teraz zrobić odcinek z samego ogarniania tej kiszonki, to co nam by się działo, tak? To już mieliśmy 4 czy 5 razy już w tej serii, więc lepiej sam tam pójść i poogarniać nowe pola. Kurwa, zamknij to, no. Dobra, dobra, już się nie odzywam. Ale wycieraczka ujebana, nawet nie włączę, bo mi szybę porysuje. Będzie tak, tak fajnie, słuchaj, tylko tak... Ale mam stare drzwi! Tak, i kurwa, i kamienie będą tak rysować po szybie, tak. To nie za pomyślę. Nie wiem, mamy w ogóle świnie, ale pewnie od tu. Milion. Ale nie, zresztą wywoziliśmy ostatnio. O, jak jechałem, to widziałem, prosiła się jedna już. O Boże. Sąsiada się wczoraj chyba cieliła krowa, bo Boże, tak dawała... Adam z kamyka wpadł chyba. Jebana godzina po 10, ono... Parcie miało na tarcie. Parcie na szkło. Dobra, ja jestem. A ja jestem w domu i jeszcze, jeszcze jadę. 70% mam gościu. Jeszcze jedziemy, no. Jedź tam za ten, za Andrzej, Tanasem. Jak tam jedziesz? Za Tanasem się wrąbiesz i ten, bo myślę, że on nie da radę. Myślę, że 70 powinien dojechać, ja bardziej będę obstawiał... Do końca easy pojadę, no, ale pilnuj go tutaj lepiej. Ile masz? Ja mam 77. No to objedzie. To ja czekam już tutaj, wiedziemy, ale... To... Konkretnie Pacyfik. Myślałem, że ktoś puk robił. Ja też. Masz? Tam ktoś napierdala w coś. W dzwonach, no. Nie no, nie umiem. Mama ci puka pierwsza drzwi od domu wejściowego. A drugie odbijają to. Echo, kurwa. I ona sama się nie słyszy. Co, jeszcze stówę? Jeszcze nie, 95, dobra, ale już jadę. Dobra, więc chodź, ty, ostatni... my robimy. A kurwa, to jeszcze raz, z jednej strony mogliśmy to zrobić, co nie? Nie, gdzie? To my, ty, my to będziemy robić, to. O kurwa, poczekaj, ta rura się znajdzie. Dawaj, zaraz ci dopierdoli 4 tony, bo ta rura jest taka, wiesz. To nie, ile, ile ci dojebało od razu? Mi 2 tony. No, to akurat, no. Bo ta rura zatrzymała to w sobie i... Dobra, i teraz... Ta, jakby na ulicę dookoła wyspał. Potem wypluła. Co? Jakby na ulicę wyspał. A, no jo. Ty! Czekajcie, samochód to przyjebie. Powinien przyjechać, bo to kolizja. Ale na tym, na a asfalcie na nie masz. Nie wysypiesz, nie wysypiesz, no, no tak, bo to już jest ten. Zakaz. Specjalny ten. To jest że... wgiancie, to się wgiancie zdejmuje. Jo, a pod tym, pod autostradą jest ten, dziura co nie. Dopiero jak przecież ludzie mi o śniegu powiedzieli. Gdzie? Chodź tu, dookoła już jest zima, szkoda czasu. Dobra. No to bo będziemy ciąć te poprzeczniaki, to tydzień nam to zajmie. Ok, 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 sorry, 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 przepraszam. Boże, bo co, czemu ja nie włączyłem kierownicy? Nie? Zastanawiam się tego. Na klawiaturze to tak kurwa ciężko tutaj się zawraca, że... No ja nie powiem, że nie, ale mi się fajnie gra. No myślałem, że przyciski pozapominałem. Grywa, ktoś tu grilla rozłożył i nie mogę przejechać. Ale kurwa jednak... Girla? Grilla. Grina? Ile masz balek? Ja?
50. Teraz się wyrobisz, bo już tak dłużej. Fajka. A ty naraz kipujesz, czy nie? Oj, mało cię? Nie, a to dlatego tobie tak długo schodzi. No tak, ta, żebym ci górę taką wywalił. No, czy że... niego to nie, jedną kipujesz na lewą, drugą kipujesz na prawą. Tak, to się robią takie kolejne. Nie, wtedy to jest naprawdę dzikie. A ja jak ta nas tego nie ogarnia, to, no, ja tam to trzeba też umieć dobrze ogarnąć. Na przykład samozbierająca bardzo fajnie się ogarnie i ona ci wysypie super. Samozbierająca super, wysypuje. Kurwa, znowu ktoś z przepaści spadł, ty. Pewnie jeżdży. Dobrze, ja jeżdżę. Dobrze, ja nie jeżdżę, chociaż na mnie nie jest. Na mnie też, ja nie wiem, co to. To, że przejechałem 4 razy wcześniej, to nie oznacza, że... Kolejny się zrobił. A trawa wygnie ciurno tam dalej jest. To nie za trawa funkcjonuje. Przecież to, ta nas to już bierze na jedno. Znaczy ty bierzesz na jedno, bo to wymieniać się tak. Nie wiem, czy... Ile masz? Bo ja mam 90. To dawaj jeszcze. Pakuj walizę stąd. Pakuj walizę stąd. No dobra, już sam nas ich wjeżdża. Ty, ta nas masz. Ja sobie pojadę kejsiorem. Dobra. O boss. To nie jest wydane. Przejebo. Snurów mi zauważania. Ale ujebałeś tego kejsa. Nie szanuję. Ty nie mogłeś od razu zakładu. O Boże, kto taki gumniaka, kto wlazł do środka, ja na kierownicy odbili. Jebać zakłady. Zakłady bugmacherskie. Ten to idzie. O. Ten to idzie. Fast track to idzie. Można tym jestem przycisnąć, gościu. No i nie ma, kurwa, tak dawno miniaturek nie robiłem. Tak dawno nie grałem w Farmigas, nie wiem jak miniaturek zrobić. Świnia najlepiej. A czemu ta świnia ma kły? Bo to guziec. Taka świnia z Afryki. No nie, to świnia z Afryki. Jak my mamy takie trzy w naszym stadzie, chorobę wściekłych świń przyniosły. 600. Jakiego guźca mamy? To by sobie będzie 600 około. No to dobrze, dobrze wyliczaliśmy, że wyjdzie 600. No bo tak się przeważnie wylicza. Tak się przeważnie. Tak, mamy taki współczynnik hektarów do kiszonki danego nawozu. Tak. No my to już mamy w głowie, mamy Pitagorasa, Thalesa i innych tego Sokratisów. Pitagorasa? Pitagorasa. Nie wiem, czy pytać się na pana Golasa. No fajnie się to bawisz, kolega, naprawdę? Dobra. To ta nas już nie przyjeżdża i ubije, nie? Dobra. Ubi mnie, cierpi jedzień po... 621. Dobra, naraz sobie. 4 razy, po 2 razy, 8 razy, raz po 2. 2 damy. A po nocy za 2 razy. Normalnie, kurwa, czujesz jak rekordy jakichś byśmy pobijali. Dawaj taką pryzmę wyrąbiemy, ale to drugie się będzie przysypywało. Kurde, to robimy. Ale kiedyś na pewno na koniec serii to tak, no minimum kiszonkę to jakąś na milion będziemy robić, nie ma co. Ja będę chciał 1,200,000 chyba, żeby silos jeden zapełnić. Chciałbym taką zrobić, wiesz? A tak już padromy. Ale nie wiem, czy milion nie jest na jednej ten. Jedna pryzma nie przyjmuje chyba tylko milion. 1,200,000 na jedną przyjmuję. Tak? No to całą zrobimy taką pryzmę, co nie? No to kiedyś na pewno. Na zakończenie serii tak, bo weźmiemy dwa największe tu pola i tyle, tak. Ja wyburzymy Gold Class Pacific Grind. Na pewno jeszcze jak będziemy mieli stary ten. Gitara. A będzie gorączek? Ale serio, na ostatnim mi wypało. Ty, może lecimy jeszcze tą siódemkę? Nie no, co ty, nie warto. Ile by było, ja pił. Ty! 600 razy 600? Czy nie, poczekaj, akurat. To ile by było, ile to jest? 1,200,000. 1,200,000, no to. 1,200,000. Nie no, kurwa, za tonę 600 policz. To ile ci doda? O Boże. A! To pieniądze. On liczy na pieniądze, ja mówię 600 razy 600. Za tonę 600, no bo w największym przypadku tak dostawaliśmy, jak raz teraz się udało, nie? No jest, no znów będzie dużo pieniędzy, nie ma co myśleć, bo to są jednak zmienne ceny, więc... No dobra, nawet jakby było po 500. 500 ton, 250, 300 tysięcy. Za kiszonkę, nie? Jo. Jeżeli po 500, a jeżeli po 600, to 360 tysięcy dostaniemy, nie? Ja pierdzielę, masakra. Ej, 40 minut odcinek, nie wiem, czy to dzisiaj wam wrzucę, będę starał się. Jak żeby ci pojutrze. A my najwyżej nagramy sobie po mecz, po Lidze Mistrzów najwyżej następny odcinek, bo dzisiaj już jest do DDH. Co się pierdolił? Adam się czkarnie pewnie się pierdolił. Wiedziałem, bo mi migło coś. Ja myślałem, że się dopierdolić od razu. No, tego Adam ubijanie robi, o to ci chodzi. Jo, pomagam mu ubijać. I chodź. Ej, pierdolę się tutaj, nie zobaczy mnie. No wysypujesz to dzisiaj, czy nie? No patrzę na którą. Teraz na burą. Ja pierdolę, bo ja znowu zubiję, stoję, bo przecież...
Polańcie jak nie. Prawidłowo takim szczepami to wiesz jak się powinno ekipować? Przed silosem. I mieć fadromę i wciągać. Tak. Dobra. Mordeczki, my wam dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję wam się spodobało. I zapraszamy do studia. I zatęsklicie za kolejnymi odcinkami, bo już naprawdę zatęskniliście bardzo. Także co? Aktywność była piękna. Jutro się pojawi kolejny. Mam taką nadzieję. Case ujebany kompletnie. Także łapkę dla niego na nowy koncert. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę do kolejnego odcineczka i na razie trzymajcie się. Elo.